W dzisiejszej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, potrzeba nam jedności, potrzeba współpracy. Dlatego też wraz z członkiem zarządu powiatu, panem Stanisławem Nalejem, uruchomiliśmy wolontariacko produkcję maseczek ochronnych dla osób potrzebujących. W pierwszym rzucie kierujemy to do naszych instytucji powiatowych, które pomagają drugiemu człowiekowi, czyli domy pomocy społecznej, jak również powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przekażemy na ręce pani dyrektor kilkaset maseczek. W miarę potrzeb, jakie zaistnieją, będziemy starali się wyprodukować kolejne maseczki. Robimy to wolontariacko również po to, by zrzeszać grupy ludzi do pomagania innym. Mam swoje lata i powiem tak, żyłem w bardzo takich spokojnych czasach, bo rodzice przeżyli II wojnę światową i nie spodziewałem się, że coś takiego w tym wieku mnie spotka. Z uwagi na to, że jest sytuacja w tej chwili porównywalna, to najprostszą metodą pomocy no jest ta, którą w dniu dzisiejszym chcemy wypełnić. Najtrudniejsze w takich sytuacjach jest rozpoczęcie inicjatywy, ponieważ zawsze ten największy cel zaczyna się od pierwszego kroku. Zgromadzenie osób, które chciałyby pomóc, wolontariuszy, ale ci zgłaszali się sami z siebie. Tak więc to pokazuje, że społeczeństwo w tak trudnych sytuacjach, jakie mamy w tej chwili, z jaką mamy do czynienia, potrafi się jednoczyć właśnie w takich inicjatywach. I to jest ważne, by taka iskra rozszerzała się na różne grupy społeczne, tak by nawzajem sobie pomagać. Na dzień dzisiejszy wśród podopiecznych rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, a także podopiecznych wszystkich trzech domów pomocy społecznej na terenie powiatu żardowskiego nie ma potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi rodzinami zastępczymi i z dyrektorami domów pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o sytuację w domach pomocy społecznej, jest ona dość trudna. Mieszkańcy są odizolowani, przebywają tylko na terenie domów pomocy społecznej. Dyrektorowie dokładają wszelkich starań. Na terenie naszego powiatu mamy pod opieką ponad 200 dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych, zawodowych, niezawodowych i w rodzinnych domach dziecka. Niestety nie mamy teraz możliwości bezpośredniego kontaktu, dlatego nasi koordynatorzy są w kontakcie telefonicznym każdego dnia z tymi rodzinami. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, jaka jest największa bolączka w podległych jednostkach czy w rodzinach zastępczych, to na ten moment w domach pomocy społecznej przede wszystkim potrzebne są maseczki, środki do dezynfekcji. Myślę, że też domy pomocy społecznej, jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, będą się mierzyły też z trudnościami finansowymi dotyczącymi takiego bieżącego funkcjonowania tych jednostek. Czyli wiadomo, w związku z tym, że wzrastają wydatki na maseczki, na płyny do dezynfekcji, kończą się pieniążki na żywność dla pracowników. Z racji zbliżających się świąt wielkanocnych chciałabym skorzystać z okazji i życzyć wszystkim swoim pracownikom, rodzinnym domom dziecka i podopiecznym, pensjonariuszom i pracownikom domów pomocy społecznej przede wszystkim życzenia ogromnej nadziei, radości, pokoju, ducha i optymizmu w tym czasie.